Siedzi. Dobry, bardzo delikatne branie, ale dobra ryba. W końcu liny na kanale u Ace'a, ale na spinning. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Dla wszystkich niecierpliwych, tak, dzisiaj łowię okonie, a przynajmniej próbuję. Dzisiaj będę tych okoni szukał, bo tak na dobrą sprawę nie mam zielonego pojęcia, gdzie one mogą być. To jest taki okres, że one mogą być pod ukleją, one mogą być na spadach, one mogą być na wielkich, wielkich głębokościach za mną. Trzeba będzie się naszukać, trzeba będzie się nakombinować, trzeba będzie trochę poza te schematy wychodzić i to jest moja rada dla was wszystkich, nie tylko dla tych, którzy oglądają ten odcinek w tym momencie, ale również dla tych, którzy piszą do mnie bez przerwy, albo wrzucają posty na grupę, że nie mogą w tym sezonie nic złowić, że jest wyjątkowo, że jest dziwnie, że wasze najlepsze miejsca nie dają ryb, że wasze najlepsze przynęty nie dają brań. Słuchajcie, musicie pamiętać o tym, że nie tylko rzeki, ale również jeziora zmieniają się co roku. Wystarczy trochę cieplejsza wiosna, trochę zimniejsza ta wiosna i już te ryby mogą być w innych miejscach. One mogą żerować na nieco innym pokarmie, one mogą żerować w innych okresach. Oczywiście trzeba zaczynać od waszych najlepszych miejsc, trzeba zaczynać od waszych największych killerów, ale nie wolno zamykać się w pudełka schematów z poprzednich lat na maksa, bezmyślnie. Robić w kółko to samo bez względu na to, jakie macie wyniki. Ten rok jest specyficzny, myślę, że na każdej wodzie jest wyjątkowo i trzeba o tym pamiętać, trzeba myśleć łowiąc i dopiero wtedy liczyć na jakieś fajne ryby. Także to nie chodzi o to, że macie za mało sprzętu, to nie chodzi o to, że nie potraficie łowić. Pewnie, o takie rzeczy też trzeba dbać, ale w tym roku wyjątkowo po prostu natura miesza. Natomiast jeżeli chcecie poszerzyć swój asortyment, to zapraszam was serdecznie do linku w opisie, do sklepu Fishing Store, z którym współpracuję. Nie tylko sprzęt, który widzicie na odcinkach, bardzo często jest dostępny na Fishing Store, to jeszcze kupując przez ten link troszeczkę EWA wspieracie. I jeżeli macie ochotę zrobić ogromne zakupy, absolutnie nie będę was powstrzymywał. Natomiast jeżeli chcecie zrobić te zakupy naprawdę niewielkie, a zaoszczędzić na wysyłce, również Fishing Store w tym momencie jest dla was odpowiednim miejscem. Już od 40 zł macie darmową wysyłkę do paczkomatów. Także wystarczy paka gum, jeden woblerek, zakupy do paczkomatu i absolutnie darmowa wysyłka. Także jak złowię dzisiaj dwa konie na dwie przynęty i będziecie chcieli je zamówić, to jest opcja na darmową wysyłkę. Nie przedłużam, lecimy na pierwsze miejsce. Tak jak wspominałem, tych miejsc będzie dzisiaj mnóstwo. Mam nadzieję, że chociaż procent z tych miejsc przełoży się na okonie. I zaczynam od niepozornej miejscóweczki. W teorii bardzo podobna do wielu innych, które dzisiaj będę obławiał. Trzcinki, ostry spadek, ale w praktyce jest tutaj trochę roślinności. I tu wszędzie z tej strony i tu wszędzie z tej strony warto te spadki obłowić. Uklei jest mnóstwo. Nie jest to największy argument dla mnie, bo na tym zbiorniku uklei są gigantyczne ilości. W zasadzie gdzie pod trzcinki nie podpłynę, tam będą ławice uklei. Ale to miejsce jest dosyć ciekawe. Nie będę na pewno stał tutaj całego dnia. Dzisiaj szukamy, łowimy, sprawdzamy mnóstwo miejsc, ale trochę temu miejscu czasu poświęcę. I żeby jak najszybciej wyciągnąć wnioski i jak najszybciej cokolwiek złowić, zaczynam od naprawdę maleńkiej przynęty, od najmniejszego szattiza. 4-gramowa czebureszka. I zobaczymy. No, jakieś okonie są tutaj na 100%. Nie ma żadnej możliwości, że pod taką ławicą uklei w takim miejscu te okonki się nie kręcą. No, ale jaka to jest ławica, jak duże to są okonie, jak chętne na żerowanie, to już inna bajka. To już może być absolutnie przeróżnie. Także, tak jak mówię, trochę tu czasu spędzę, na pewno nie jakoś super długo i dzisiaj cały dzień podróżowania, cały dzień szukania tych okoni, wyciągania wniosków, potem kilka godzin w biurze na poprawianie sprzętu, przekładanie przynęt tak, żeby do tych wyciągniętych wniosków się dopasować i kolejne wypady już gdzieś tam z jakimś celem w głowie na te większe okonie albo na większą ilość już w konkretne miejsce. Dzisiaj może wydarzyć się absolutnie wszystko. Dzień dobry. Absolutnie wszystko.
otwartej wodzie, ryba jeszcze nieaktywna. Tak jak widzicie, pode mną mnóstwo uklei. I taka sama łowica ciągnie się tutaj po pierwszym spadku absolutnie wszędzie, no ale bez dotknięcia. Jedyne branie, jakie miałem, było przy trzcinkach, także albo te okonie tutaj jeszcze nieaktywne, albo stoją gdzieś tam głęboko, albo może część z nich właśnie siedzi w zielsku na tej największej płciźnie i tam na chwilę zaraz sobie połowię. Wyciągam kotwicę, zakładam trochę większą tantę i cały ten brzeg tutaj przy trzcinkach zrobię, a potem lecimy na kolejną miejscówkę. Mała, 3-gramowa, wolframowa czeburaszka i brązowa spora tanta. I jak najbliżej tych trzcinek. Kiedyś strasznie lubiłem takie łowienie. Zresztą dalej lubię. Ach, była ryba. Trochę przeszkadza mi ta nosieczka, która bardzo często chwyta się tych małych gumek. Te małe okonki są często tak łapczywe, że nie idzie się opędzić od nich. I właśnie takiego malutkiego okonka przed chwilą na wędce miałem. Ale trafiały mi bardzo dobre okonie w ten sposób i duże płocie, duże wzdręgi. A szczególnie, kiedy łowimy na imitację robali, takich właśnie jak ta tanta, możemy liczyć na naprawdę ciekawe przyłowy. No ja słyszałem o... Jest! Ale malutki, ale jest. Słyszałem od chłopaków, że łowili nawet liny. To by była historia. W końcu liny na kanale u Eisa. Ale na spinning. Tak czy inaczej, no, trzeba się liczyć z tym, że będzie dużo drobiazgu przy takim łowieniu, ale latem, kiedy nie ma fali, kiedy te ryby nie biorą nigdzie indziej, kiedy nic dużego nie chce żerować, delikatny kijek, parę małych przynęt i takie trzcinki, super sprawa. Ja oczywiście dzisiaj się nie będę skupiał na takim łowieniu, ale rozgrzewkowo parę rzutów zawsze warto zrobić. Może akurat coś większego puknie. Siedzi. Niestety nie większy. Bardzo podobny. O! I wypiął się. No troszkę większy mogłoby być. Ach, śliczna ryba. Super czysta woda. O! Płynie okoń i jest! Dokładnie, widziałem jak wyskoczył spod trzcinki. Połknął dosłownie tą tantę. Zobaczcie, to wcale nie jest taka mała przynęta. Taki pisklaczek połknął ją bez problemu. Kolejne miejsce, to możecie kojarzyć z moich zeszłorocznych filmów, gęste trzcinki przy wyspie i bardzo ostre zejście na otwartą wodę na tym kanciku i późną jesienią i właśnie teraz trafiałem o konie. Raz bywają za tą ukleją jakby, stoją od otwartej wody i wchodzą w nią po prostu na żerowo. To tylko zielsko. Raz od tej głębokiej wody wchodzą na żerowanie, a raz właśnie od trzcinek. Już tutaj emocje dosyć duże, ale to tylko roślinność. Jest troszkę łączki, także te okonie mogą nawet właśnie tuż pod tą ukleją się czaić gdzieś tam w tej roślinności. I tak często robią i siedzi. Nie jest to potwór, no ale jest to zdecydowanie większa ryba niż te trzcinkowe. Na pewno już wymiarowy okonek. Hopa, tak jest. Przyzwoita rybka. Malutki szatizek, 4-gramowa czeburaszka i taka 20. Na razie wszystkie do podbieraka, tak jak widzicie, jeden malutki podbierak mam tutaj i drugi średni tutaj. Raz, że żeby ich nie wrzucać do siatki, żeby nie tachczyć dodatkowych tobołów, powiedział Ace, który zabiera dwa podbieraki, tego wożę. Ten mały zawsze jest pod bakistą, także dodatkowych tobołów nie biorę. Żeby właśnie przytrzymywać te okonie, żeby nie odprowadziły ławicy, to mam ze sobą ten większy podbierak. No i ewentualnie na wszelkiego rodzaju przyłowy, bo również zdarzają się przy tych okoniach fajne szczupaki, czy na przykład właśnie ten leszcz, czy magiczny lin spod trzciny. Na takie sytuacje jest ten większy podbierak, a na okonki ten
malutki, do street fishingu przede wszystkim, ale też mega, mega wygodny, leciutki do takiego łowienia okoni, dosyć głęboka siatka, także spokojnie tutaj każdy okoń wejdzie, ale to mam nadzieję, że więcej na temat tego podbieraka opowiem, jak już coś w nim będzie pływać. W tym momencie na razie korzystam z tego drugiego jako przechowalnik. Opa, i próbujemy dalej. Siedzi. Dobry, bardzo delikatne branie, ale dobra ryba. Tu, nie w trzcinki, ależ poszedł. Już go widzę, nie jest to jakiś wielki okoń, ale fajny i agresywnie tutaj ruszył w stronę trzcinek szczupaczek. Trzeba było go przytrzymać. Hopa, no ten jest większy. Chudziutki, bo tak jak wspominałem, one dopiero co skończyły tarło, ale to już całkiem spoko ryba. Hopa, na pewno ponad 20 cm. Przyzwoitego okonia na takim sprzęcie, dajcie spokój, sama frajda. I ten z kolei był, opa, bardzo blisko trzcinki. Nie zamierzam tym miejscom poświęcać jakoś super dużo czasu. Nie o to chodzi, dzisiaj szukamy tych ryb, wyciągamy wnioski, ale też nie mogę sobie pozwolić, żeby takie miejsce obłowić dosłownie jedną gumeczką. Tym bardziej, że już dwa piękne, wielkie... Dobra, nieśmieszny ejsik. Może jakiś malutki, wirujący ogonek? Ogromne, ogromne ławice uklei pod samym brzegiem. Tarło trwa w najlepsze. To niedobrze, jak mam być szczery. Bo to oznacza, że bardzo dużo tej drobnej uklejki, tej, która wyciera się jako pierwsza, zobaczcie, jaka ławica. Tej średniej okoniowej, że tak powiem, uklejki jest masa bardzo blisko brzegu, w miejscach niedostępnych. To jest świetny okres na węgorza. Tutaj niestety w nocy w ogóle nie można łowić, także nawet jakbym się dogadał z właścicielem tej działki, żebym sobie tam w nocy jakiś pikniczek i fiderki wyrzucił, no to nie jest to niestety legalne. Na pewno da się połowić już te okonie, ale dopiero jak ta ukleja wyjdzie z tych tarlisk, wytarta, zmęczona, troszkę na otwartą wodę, to jest wtedy najlepszy czas. Bardzo fajne okonie tutaj. Ależ jej tam jest. Zobaczcie, co znalazłem. Przepiękna ławica i na otwartej wodzie. To znaczy na pierwszym spadzie od wyspy, ale nie w niedostępnych miejscach. Tu wszędzie mogę połowić, także zatrzymuję się troszkę i nie ukrywam, że moje nadzieje wzrosły. Także to miejsce obłowimy troszkę lepiej, troszkę dokładniej, bo wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Jak nie, to oczywiście lecimy dalej. Ale nadzieje są. Są nadzieje. Jest! Jest! O, nieduży. Nieduży, ale wymiarowy. Jest następny. Również nie za duży. Tego też wrzucimy na razie do podbieraka. Oczywiście pamiętajcie, że nie możecie trzymać nawet na chwilę w podbieraku ryb niewymiarowych, ryb pod ochroną. Nie możecie przekraczać limitu. Natomiast jeżeli te okonie są wymiarowe,
No ja wychodzę z takiego założenia, że lepiej dmuchać na zimne. Oczywiście są ludzie, którzy twierdzą, że ta teoria o odprowadzaniu stada przez wypuszczone okonie nie ma w ogóle sensu i trzeba te ryby wypuszczać, się niczym nie przejmować. No ale nie oszukujmy się, jednak bardzo dużo ludzi w to wierzy. Dużo lepszych wędkarzy niż ja i praktykuje to. No i jak jest duży podbierak, gumowana siatka, temu okoniowi się nic nie wydarzy. Ma wymiar, pasuje do limitu. Dlaczego by go tam nie wrzucić dla świętego spokoju, chociaż delikatne dotknięcie znowu było. Wolę tak, niż potem wieczorami myśleć, czy ja nie popełniłem jakiegoś strasznego błędu, wypuszczając te ryby od razu, bo może jednak właśnie straciłem okazję na kolejne garbuski. Na pewno nie będę ich trzymał nie wiadomo jak długo, ale zawsze chociaż na trochę warto, pod warunkiem oczywiście, że jesteśmy przygotowani. Jak to jest jakaś malutka siatka, jak to jest jakaś torebka foliowa, absolutnie broń Boże. Ale jeżeli jesteście przygotowani na to, częstujcie się. Maleńki okonek, ale tak jak widzieliście, puknął, kiedy już dosyć szybko zwijałem moją przynętę. Dobry sygnał dla mnie, co prawda ryba maleńka, ale mimo wszystko może znaczyć, że te ryby nie stoją jednak przy dnie. To, o czym wspominałem, przy takich ławicach one równie dobrze mogą w pół wody się kręcić. Także teraz parę rzutów, parę poprowadzeń, zupełnie w tonie. Może jakąś obrotóweczkę zaraz założę. Będzie wygodniej, może jakąś cykatkę. I tak jak stoję na 6 metrach, tak gdzieś na 3-4 myślę, że będę prowadził. No to spróbujmy tą toń z wirującym ogonkiem. Może właśnie te aktywniejsze będą podniesione. Będą stały gdzieś tam pod tą kleją. No nie chcą, skupane nie chcą, nawet te małe pukają tak rzadko, że to jest aż niesamowite. Parę razy wyskoczył jakiś taki średni okonek za tą moją przynętą, właśnie prowadzoną w toni, także wydaje mi się, że jednak więcej ryb jest w pół wody niż przy dnie, no ale miałem branie i przy samej trzcinie, miałem branie i tu na spadzie samego dna, no i miałem branie w toni na otwartej wodzie tutaj, także dokładnie to, o czym mówiłem. Ryby są porozrzucane strasznie, a że ta ławica się ciągnie od tamtego rogu aż tutaj i jeszcze za zakręt, no to ile tych okoni by musiało być, żeby trafić im idealnie pod pysk, i to akurat głodnemu, i to akurat taką przynętę, jaką chcę. No ale nie poddaję się. Lecimy na kolejną miejscówkę. Może tam będą bardziej głodne, albo chociaż trochę bardziej głupie. Pływam tak od ładnych paru minut, w zasadzie zbierając szczękę z pokładu łódki, bo woda krystalicznie czysta. Ja widzę tutaj na 2,5 metrach w moich okularach każde ziarenko piasku, każdą roślinkę, każdą muszelkę i chciałbym powiedzieć też każdą rybę, ale niestety. Jest puściutko. Jakiegoś mikrookonka widziałem, jakieś drobne płoteczki. A propos właśnie albo mikrowzdręgi, albo mikropoteczki odprowadziły tą obrotówkę. Poteczki to wcale nie jest nic szalonego. One po prostu za tym czerwonym chwościkiem potrafią czasami odprowadzać. Natomiast to mikrorybki i nie ma tych ławic. Nie wyszła jeszcze ta ukleja. Ona się trze tam głęboko w trzcinach i te okonie nie bardzo mają po co tutaj się pojawiać, a przynajmniej w większych ilościach. No przepiękna łąka. Powiedziałbym mocno szczupakowa. Przy tak prześwietlonej wodzie raczej się nie spodziewam tutaj pajków, ale na wszelki wypadek cieniutki fluorokarbon, cieniutki wolfram założyłem. Pewnie, że wolałbym samym fluorokarbonem w tak czystej wodzie łowić, no ale rybki ważniejsze. O, wygląda to przepięknie, będzie zabawa. Wyrosła piękna łąka pod koniec czerwca, w lipcu, w sierpniu.
Na pewno zobaczycie stąd mnóstwo odcinków, gwarantuję, z fajnymi okoniami, z przyłowami szczupakowymi, z pięknymi wzdręgami na dosyć duże spinningowe przynęty. Ale jeszcze nie dziś. To jeszcze nie ten czas. Musi ta woda się troszkę ubrudzić. Musi ta ukleja skończyć tarło. Teraz to takie łowienie na chybił trafił. A w zasadzie na chybił trafił. Te okonie gdzieś tutaj na pewno są. Ale trzeba by spędzić absolutnie cały dzień, żeby je znaleźć. Prawdopodobnie znalazłoby się je tylko na chwilkę. Bo na pewno migrują bardzo, bardzo szybko. Także wnioski jakieś wyciągnięte. Może niekoniecznie najbardziej pozytywne, ale wiem wszystko, po co przypłynąłem. Czas w takim razie ruszyć w Polskę, tak jak zapowiadałem przy poteczkach. Lecimy gdzieś na sandacze, lecimy gdzieś na płotki styczką. Okonie jeszcze trochę muszą poczekać. Wy musicie jeszcze trochę poczekać. No i ja jeszcze trochę muszę poczekać. Ja ogólnie jestem osobą, która bardzo lubi mieć rację, nie zawsze, ale jak wam na przykład opowiadam, że to jest świetna miejscówka na szczupaka i pada tam ten szczupak, no to oczywiście radocha wielka, albo wam mówię, że to jest idealny okres na piękną płoć i te piękne płocie łowię, tak, rację mogę mieć. Natomiast jak wam mówię, że to chyba jeszcze za wcześnie na te okonie, że to chyba jeszcze nie będzie dobrych brań i tak rzeczywiście jest, no to wolałbym tej racji nie mieć. Natomiast dobra informacja jest taka, że to nie jest tak, że ten najlepszy okres minął i teraz już będzie coraz słabiej z tymi okoniami. Absolutnie odwrotnie. Te brania powinny być coraz lepsze. Te okonie powinny meldować się w miejscówkach coraz bardziej klasycznych, coraz bardziej książkowych. Tam, gdzie zazwyczaj je łowicie, tam, gdzie zazwyczaj są brania, powinny te okonie tam wchodzić, powinny coraz fajniejsze płocie się ruszać. Leszcze powinny niedługo skończyć tarło i też już zacząć brać. Także na pewno w najbliższym czasie tyczka, na pewno w najbliższym czasie również te okonie. Gwarantuję wam, że w tych miejscówkach, które widzieliście dzisiaj, będą pojawiać się piękne ryby na kolejnych odcinkach. Natomiast, żeby wam troszkę osłodzić ten dzisiejszy odcinek i przy okazji poświętować troszeczkę 30 tysięcy followersów na moim Instagramie, zapraszam serdecznie na niego, zrobimy sobie malutki konkursik. Jak słyszycie nazwę Headbanger, pewnie kojarzycie tego łamańca hybrydowego, który tak specyficznie pracuje w wodzie. Bardzo dobre skojarzenie, chociaż nie wiem co... Boże. Mam nadzieję, że ta przynęta trochę lepiej pracuje niż ja tańczę, natomiast headbanger to już nie tylko te łamańce, to również gumy. Każdy, kto oglądał Fly vs. Żerki, już wie, jak te przynęty pracują. Praca bardzo specyficzna, czy najlepsza na świecie, absolutnie nie obiecuję, ale propozycja bardzo, bardzo ciekawa, a do tego jeszcze absolutnie niedostępna. Jeżeli macie ochotę zgarnąć dwie takie przynęty, niekoniecznie w tym rozmiarze, niekoniecznie w tym kolorze, zwycięzcy dam wybór. Wystarczy, że wpadniecie na mojego Instagrama, zostawicie follow i pod zdjęciem, na którym widać te headbangery, napiszecie, jak wy byście tą przynętę nazwali. Oficjalnie jest to Firetail, ze względu na tak pocięty ogonek, a jak po polsku? Może coś ciekawego? Może coś zabawnego? Najfajniejszą, najbardziej kreatywną nazwę wybiorę, a autor dostanie ode mnie te dwie niedostępne jeszcze gumy. One będą dostępne całkiem, całkiem niedługo. Jak tylko wjadą na Fishing Store, na pewno dowiecie się o tym pierwsi właśnie na moim Instagramie. Dzięki wielkie, ekipa, za dzisiaj. Trochę wybaczcie. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Połamania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWD.